Witam Was bardzo serdecznie, Przewodniczący Radowicz. To jest kolejny odcinek z symulatora X-Plane 11. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego materiału. A więc tak, wiem, że to jest ten, nie tak jak to powinno być. A więc tak, więc... O, teraz będzie dobrze, no teraz będzie dobrze. Więc przejdźmy do rzeczy, że nie robić przesterów oczywiście. To jest X-Plane 11, taka fajna gra o symulatorze lotu. Był jeden odcinek, no niestety nie uruchomiłem silników. Na tym Airbusie się okazało, czy coś mam złego z tym Airbusem mi się wydarzyło. Nie wiem nawet czemu, bo po prostu nie umiem tam uruchomić silników. Nie wiem, wszystko idzie ok, ale nie idzie ok. A więc tak, dzisiaj polecimy sobie Boeingiem MD-82 z Warszawy do Rzymu. Mam nadzieję, że obraz nie będzie się zacinał, bo już raz nagrywałem też i odcinek. I się okazało, że no, obraz się zaciął w jednym miejscu. Tu widzicie, stoją samoloty z Wacim, tu A320 stoi, tam A320 czołuje. Tutaj coś leci, ciekawego. Niezidentyfikowany obiekt latający, po prostu jest za daleko. Bo inne jest fajne to, że sobie możemy na przykład okienko otworzyć. Dobrze, zamknijmy je. O, tutaj też jeszcze jakiś samolot leci. Nie wiem, go tu widziałem. Tutaj gdzieś? O, tam leci. Nie wiem, no, ile dobrze mnie połączyło z tym, z tą siecią. No dobrze, odłączmy się i się połączmy jeszcze raz. Nie, chyba jest ok, dobra. Zazwyczaj więcej się tych informacji wyświetlało. Teraz pytanie, czy ten plan lotu mi się zapisał? My jeszcze tak możemy kliknąć, żeby mieć pewność. No i tak, przejdźmy może na razie do ziemnej rzeczy. Control panel. GPIO sobie podepniemy. Bo w tym samolocie, no niestety nie mamy na wyposażeniu GPIO. I to też jest całkiem niezłe. Niech już podjadę coś ze schodami, dobrze. A my w tym czasie załączymy sobie baterie, które też gdzieś tu były. Już cztery zapomniałem je. Tu są. Jeszcze to się wzięło. O, przekręcała. Że mamy baterię. No, zależy. Uruchomić Grand Power. Tu jest to taki klawisz, że niby ona w tej podjeżdża, ale nie ma wózka na wyposażeniu. Dobrze, i tutaj wtedy uruchamiamy. O. Wysilanie. Wszystko słychać, słychać. Dobrze, fajnie, się cieszę, że wszystko słychać. No, caution lights, można skasować. Tutaj datę, jedziemy, tu mamy IRAC. Zapomniałem, że powinien być aktualny, ale... Niestety nie mam aktualnego. To jest tycz.
Dobrze. Czyli co, czyli tutaj może wpisujemy? Nie wiem, zresztą co wpisujemy, poczekajcie chwilę. Że jesteśmy w Warszawie, widzicie? No. Ja w metrach chcę mieć to, bo inaczej tego nie ogarniemy. Okej. Okej, nie powróćmy. Pilot road list. Road menu. Flight plan. O! Na flight plan po prostu się ustawię. Sprawdźmy sobie, schody podjechały. Ostatnio w tym autobusie się otwierało drzwi, lewe drzwi. Lewe drzwi, czy się to w ogóle dało otworzyć lewe drzwi, to też jest pytanie. Nie, bo tu są kokpit. Tutaj są cargo. No to cargo są otwarte. Jak ty tu pasażerskie? Dobrze, uznajmy w ogóle, że pasażerowie wchodzą. Ogólnie to nie mam zielonego pojęcia. Łączmy się na Unicom tak w ogóle. Może tak to zrobię. 120, nie ma. 800, po tej stronie miejmy Unicom, dobrze. Tutaj mamy transporter. Jest ok. Jest. Wszystko się ładnie będzie nagrywa? Chyba tak. Mam oczywiście taką nadzieję. Już 10 minut tutaj gadam i się nagadać nie mogę. Czyli te drzwi są otwarte, ale ktoś tutaj pasażerowie sobie wsiadają na spokojnie. Symulujmy to. Więc tak, co wam mogę pokazać, to wam mogę pokazać. Niestety, ile paliwa tutaj załadujemy się, to wiecie za chwilę, bo to muszę na innej stronie się spojrzeć, a za chwilę wam pokażę też całą trasę w programie do wyznaczenia tras. Jeszcze tylko dajcie pytanie, jaki my tu mamy numer lotu? 675. 675.
Warszawy do Rzymu. I lecimy samolotem MD-82. Na wysokości, nie wiem jaką wysokość ten. Poczekajcie jeszcze za nim to. Jaką ty masz wysokość tam, masz samolot, gdzie ty to masz, tu się ustawia, to jest wysokość, co? Nie, to ty się ustawia. Tu się ustawia, to jest wysokość. O Jezu, takim tempem, to ja tym kółkiem, to ja sobie tu mogę pokręcić. No to nieźle, panie, jak ty masz tak ustawioną wysokość. To my też możemy do jutra sobie lecieć. No i nie daje moje szybkie kręcenie kółkiem nic. Ale można tak wziąć i przytrzymać, o no. To już jest trochę, no, przyspieszenie roboty, ale jedno ci tak, to idzie, jak ja tu mam dojechać tak do 30 tysięcy, to ja dziękuję. No cóż, myślę, że zostaniecie ze mną. O, poczekajcie, idzie szybciej, teraz kręci szybciej ten kół. O, jeszcze szybciej zasuwa, no. Dajesz, dajesz, gościu, dajesz. Nie ma czasu, bo ja to muszę gdzieś tam, nie wiem, na 30, chociaż nie wiem, 6 to ustawić. Wydaje mi się, że taka wysokość będzie optymalna dla tego samolotu. Trzydzieści sześć tysięcy. Jednak ja to mam wyczuć. Dobrze, czyli możemy lecieć na wysokości 36 tysięcy stóp. Więc wejdźmy do tej tam zakładki konfiguracyjną. Flight configuration, nie tutaj. Flight, always and bella. W kilogramach poproszę. Ej, a więc tak, ile tu weźmiemy tego payload, to się za chwilę przekonamy. Generate online flight plan. Dobrze, więc tak, payload. Ile my tutaj mamy wziąć tych payload? Payload mamy. 158 i 2, 0. Ok. I paliwa mamy wziąć. Jedenaście, 2 i 2, 0. Środek ciężkości, a jakbym miał ci tu środek ciężkości temu ustawić, to jest w ogóle coś takiego, środek ciężkości tu gdzieś napisany nie ma.
Dobra, niech coś pozostanie, ojciec. Zatwierdź. I mamy 11 200. Pięknie. Właśnie, możemy tu jeszcze, żeby to lepiej wyglądało, że pasażerowie wsiadają, niech ten autobusik tu podjedzie. O. No i tak ładnie. A sobie mogę tu okienko jeszcze uchylić. Czy mnie oczy nie mylą, ten tutaj będzie lądował. Ale leci, ląduje. Dobrze, ale nie o to teraz chodzi. Plan lotu. Nie wiem, czy ja bym już pokazywałem kiedyś ten plan lotu, ale chyba jeszcze nie. Dlatego zrobię to teraz. Aktualnie tutaj macie, o, plan lotu, jeszcze wam tu powiększę, o, żeby on nie było widać. Czyli tak, krótko, zwięźle i na temat analizując. Tu mamy trasę, po jakiej będziemy lecieć, którą za chwilę będziemy wpisywać do komputera. Tu mamy, że lecimy z Warszawy do Rzymu. Tu mamy aktualną pogodę, którą ja tam mam w lewym rogu. No i tutaj, jakie samoloty wykonują mniej więcej tą trasę. MD-80, my lecimy. Dlaczego ja w ogóle powiedziałem, że jest to Boeing, jak to jest McDonnell Douglas? Nie, nie wiem, czy to kiedyś nie było rozłączone potem. Nie, nie chcę was wprowadzać w błąd. Mamy tutaj podane wysokości, na jakich wysokościach mamy lecieć i dystans. Oczywiście wysokości, no wysokości. Lecimy w dół. Ta wysokość też powinna być oczywista, tak będziemy lecieć. Już tego wam nie będę tłumaczył, a więc przejdźmy do programowania komputera pokładowego. Czyli tak, szybciutko lecimy z Warszawy. Latujemy do Rzymu. Nasz numer lotu już zapomniałem, 675. 675. I teraz pierwszy nasz punkt charakterystyczny będzie Ewina. Ewina. Dalej polecimy N744. I polecimy do Tusin. Potem M984. Polecimy do Mików. Ja to chyba wpisałem on. Potem Radle i Gierda. Następnie UN737 do Edpok. UN737. Nie ma czegoś takiego. No dobrze, no to wpiszę bezpośrednio na Edpok. It's Edport T369 do RITEP. No dobrze, czyli mamy trasę wprowadzoną, potwierdzamy zgodność. No dobrze, flight plan mamy. Leć se też. Dobrze, czyli departure. Zapomniałem kursy pasa, o Jezu święty.
Też musimy wejść sobie wyświetlić. Mówię, zapomniałem już niestety. Muszę tu wejść. Znaczyło źle w nazwę. Tu na czarcy. Charts. Angel Papa Whisky Alpha. Nie daj. Jeszcze raz, tutaj. Airport Local Procedures. Dlaczego mi to? Ja nie mogę. Która jeszcze mi to odmawia posłuszeństwa. Hand. Aerodramy, czy? To tu się chyba wchodziło, tak? Aha, idealnie. To czego potrzebowałem. Pas numer 33 ma kierunek 327. Czyli możemy sobie z niego wystartować na Lolsi 5K. Czy na co? My tam mieliśmy ten pierwszy punkt. Poczekajcie, nie na Lolsi. Ewina 4K. O Jezu, teraz bym zrobił. Ewina 4K. Dobrze. Pięknie. Tu się jeszcze wpisywało, no jeszcze tutaj gdzieś się ten do startu wpisywało na ten. Cruising, climbing, altitude, destination. A to co, tutaj już zapomniałem, jak się z Boeinga korzystać? Co, czy gdzie to się teraz ustawia? Zamiast gdzieś zielonej kropki, no to chyba, że to tu się gdzieś. To sam antytel. Dobra, zamknijmy to okno. Wystartujemy i też bez tego. No nie wiem, no chciałem, żeby było dobrze, nie wiem, nie chcę być dobrze, więc ciśnienie trzeba ustawić. Gdzie tu się ustawiało? Nie, to się nie ustawiało ciśnienia, tu się ustawia ciśnienie. I mamy teraz na dworzu też 1013. Czyli to stan bić ciśnienie, tak zwane. A jeszcze tutaj gdzieś powinniśmy wpisać wysokość przelotową. Number. Climbing. Cruising. Altitude. O, tu jest. Będziemy lecieć na flight level 360. Prowadź. I teraz jak przejdziemy sobie do flight plan, nie? Legis. To jest high level 360. Na climbing trans altitude. Teraz będzie lepiej. Altitude limit, speed. Dobra. Nie ma co się teraz rozczulać, nad tym jest ok, wszystko wpisane. Butor więcej nie potrzeba.
Bo już tak szczerze mówiąc mamy nagrane... Było 25 minut odcinka. No cóż, no jesteśmy gotowi prawie do startu. Możemy już schodki wziąć stąd. To też, to też. Możemy zamknąć drzwi. Drzwi się zamknęły. Teraz tak, przygotujemy sobie w dzisiejszym odcinku samolot do uruchamiania silników. W następnym odcinku będziemy startować i będzie kawałek lotu również. Więc tak. Musimy sobie załączyć start pump. Musimy sobie załączyć zbiorniki paliwa i pompy. Pierwsze w ogóle, co jest najważniejsze? To jest anti-ice, to nie tutaj. Gdzie są te światła? O, są te. Landing light, ale nie o to chodzi teraz. I chodzi o te pasażerskie światła. O seatbelts. Emergency lights, choćbym chciał, nie da się wziąć na armed. Seatbelts i no smoking. Oczywiście trzeba załączyć. A więc APU. Air condition na on. I master na start. I APU się uruchamia. Słychać APU, słychać APU, tak? Może się uruchomiła APU. Więc przejdźmy na zasilanie z APU. Niepotrzebnie zamknąłem ground GPU alt. To na off. To też tu się zrobiło na off. Dobrze. Tutaj dajemy na auto. APU generator jest na on. Blidy, gdzie to były te blidy teraz? PR tu nie ma oczywiście. Blidy chyba teraz są ustawione na wszystko te blidy, jak się nie mylę. Też tutaj gdzieś kiedyś wypatrzyłem ten blid. A to nie, to tylko pokazuje, a to nie są blidy. Tylko pokazuje napięcie, nie wiem, na przykład o APU, że działa. No i tu najwidoczniej są po prostu jakieś automatyczne. I w tej konfiguracji samolot jest gotowy do startu silników. A więc... A jeszcze te bikony się tu gdzieś uruchamiały. Czy to już ma automatyczny bikon? Poczekajcie, sprawdzimy. Nie ma, beacon jest, nie świeci. I sama granata, no tutaj jeszcze nic więcej nie ma. Żeby móc na przykład beacon uruchomić. Więc nie, może wy tutaj widzicie, to podpowiedzcie mi na następny raz,
Ale ja tu za Chiny nie widzę klawisza, żeby uruchomić ten bit. Nie ma tutaj czegoś takiego, po prostu jak uruchamianie bitonu. Gdzie mi ten drążek zniknął, a go tutaj się ten uruchamia. Nie ten, tym, o. Trzeba sprawdzić, działa, 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 dobrze. A więc to by było na tyle w tym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie, ja się należę nam i do zobaczenia, na razie, cześć.